Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Insygnia Śmierci. I oczywiście napierdzielamy w nich. Co nie? Czekajcie, zrobimy tak sobie. Fuck, nie tak nie to miało wyglądać. Dobra. Okej. Boom. Nikogo nie ma tam? A ty cwaniaro, ty. Dobra, czekajcie. Czas będzie spierdzielać. Dobrze, Ron. Ho. Jak pięknie. Dobra. O, co my tu mamy w ogóle? O! Symbol znaku Insygni Śmierci, widzę. Znaleźliśmy. Bardzo dobrze. Fajnie. Dobra, my stąd... Czekajcie. My wychodziliśmy skąd? Bo w tej chwili sam nie wiem. A, stąd, tak? Nie, czekajcie. Czekajcie, zaraz. Jedziemy na razie na dół. Bo tu ja wszystkiego chyba nie przeszukałem, ale... Chyba na to wygląda, że nie przeszukałem, ale dziwne to jest troszeczkę. Wiecie co? A, bo nie wychodzili stamtąd! A, okej, dobra. Głupi ja, co nie? Żebym nawet nie zobaczył, skąd oni wychodzą w ogóle. Czekajcie, my byli... Dziwne miejsca, powiem wam tutaj. Bardzo dziwne. Tu chyba wszystko już... Znalazłem. Tu znalazłem. Na górę muszę iść? Wow. Nie wierzę w to, co ja tu robię. Kurczę. No dobra, jak każą, to każą, co nie? Padłaś w oko skabiorowi. Zostawimy mu cię, co ty na to? Nie! Expelliarmus! Czego się cieszysz? Nie! Fuck! O kurde, serio? Jak napierdzielam nich? Ty dziadzie, ty spizgany. Uda nam się! Pięknie! Serio? Nie wolno krzywdzić Harry'ego. A, dobrze. Ty brudny małki szanie. Jak śmiesz kraść różdżkę? Jak śmiesz przeciwiać się swoim panom? Przekaż czarnemu panu pozdrowienia. Co jest? Aha, okej, dobra. Z Gretku, nie! Trafiła w niego. Ja pierdzielę. A ty dziadzie, ty spizgany, to ty coś... Hermiono, torebka, musisz coś mieć. Dym tam, cokolwiek. Hermiono, pomóż. Aj. Z przyjaciółmi. Z Gretek szczęśliwy. Z przyjaciółmi. Harry Potter. Nie. Nie. Kurde, przypomniało mi się też, bo też oglądałem urywek u Seta z Wiedźmina Trójki, wiecie? Co, tu już jest koniec? Tu już jest koniec tej gry? Serio? Tylko tyle mi zajęło niecałe 5 minut? What the fuck?
Nie wierzę w to. Najkrótszy odcinek, jaki istnieje na moim kanale chyba. Z gier. Dobra, okej, moi drodzy. Tak. Moi drodzy. Zakończyłem już tę pierwszą część właśnie tego... Insygnii śmierci, część pierwsza. Została nam jeszcze część druga. I oczywiście się zabieram za nią. Oczywiście po tym, jak skończę nagrywać. Co wam powiem? Fajna część to była nawet, powiem wam. Ale to nie jest to, co było w tych pierwszych częściach, co nie? Pierwsza, druga i trzecia. Wiecie, tam było fajnie, co nie? Kamera była zajebista. Tutaj też jest fajna. Ale to nie jest to, co w pierwszej, drugiej, trzeciej części. Brakuje tego klimatu, powiem wam. Zamki, zamek, co nie? Najwięcej to w zamku właśnie byliśmy, jak pamiętacie przecież, co nie? A tutaj to takie misje wykonywaliśmy, co nie? Głównie. Co będzie w tej drugiej części? Chyba tylko tyle wam powiem. Jeszcze wam powiem pod koniec, oczywiście drugiej części, jak będzie, będę już kończył tę grę. A, co do tego, podobnej tej sytuacji to był ten, Vesemir, co nie, Wiedźminie Trójce. Jak wiecie zapewne, ja tego jeszcze nie widziałem, nie widziałem tego, wiecie, jak nagrywałem, znaczy jak nagrywając nie Wiedźmina, bo i tak na razie była, jest przerwa właśnie, znaczy miałem przerwę, ale już się zabieram powolutku też za Wiedźmina, jak mi się uda skończyć część siódmą, znaczy część drugą, co nie, Insygnii Śmierci. I oczywiście się zabieram za Wiedźmina, bo dawno już go nie było, oj, 3 miesiące już będzie, jak nie więcej. Na pewno, albo więcej nawet już, ale dobra. Co jeszcze wam powiem? Co jeszcze wam powiem? Najkrótszy odcinek to chyba był. Z tej drugiej części, znaczy z pierwszej części, co nie? Część pierwsza właśnie, Insygnii Śmierci. Ale też chyba najkrótszy odcinek z całych tych części, co nie? Pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej oczywiście. I co wam powiem jeszcze? Na razie podsumowania tego nie będzie tutaj, co mi się podobało. Spróbuję jeszcze podsumować to, jak będę kończyć będę. O, tu mamy polskich. A, główne postacie, dubbing. Właśnie, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ktoś będzie taki znany tutaj. Małgorzata Zajączkowska, Artur Dziurman. Nikogo nie ma takiego znanego, co nie tutaj. Leon Harewicz, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Śmierczożercy. O, nie, tu nie ma żadnych takich znanych ludzi, niestety. Nie ma niestety takich znanych postaci tutaj. Znaczy w ogóle ludzi, co nie, bo to są prawdziwi ludzie, co nie. Nie ma takiego znanego, nie ma znanej osoby jakiejś, nie. Tu jacyś, Anglicy chyba, James Slerk. Nie widać, co nie. I co wam powiem jeszcze. Tak jak powiedziałem, te podsumowanie zrobię dopiero pod koniec części tej drugiej, jak będę kończył będę już. No powiem wam, że przez całą grę miałem 30 FPS, przez te wszystkie odcinki, co nie? A, i tu się te też trafiły. W tej części odcinki, wiecie, ponadgodzinne. Wiem, że jeden odcinek trwa godzinę 18 ponad, drugi godzinę 4, wiecie, 64 minuty, drugi chyba za 80 minut około, na pewno. W tej części drugiej też będą takie pewne odcinki pojawiać się. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie, wiecie? Zobaczymy. Na razie nie będę nic mówił, na razie nie będę obiecywał, jak to będzie wyglądać, ale też były takie odcinki, wiecie, króciutkie też w tej części. Nie, chyba nie było króciutkich. Były tylko po 40 minut. Ale też się trafił chyba odcinek 30-minutowy, ale w tej chwili nie wiem. Powiem wam szczerze. Dlatego, że mi się bardzo dobrze grało, wiecie, w tego Wiedźmina i nawet nie wiedziałem, kiedy zakończyłem w ogóle nagrywanie, co nie? Dobrze, miałem jeszcze miejsce na tym, na dysku, co nie? Ale mniejsza o to już, co nie? Mniejsza o to, ile miejsca miałem na dysku.
I cóż, zabieram się oczywiście teraz już za, po tym za drugą część. I cóż, do usłyszenia. Cześć.